Siemaneczko, z tej strony Tylko Basket i witam Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy sobie unboxować buty. Oczywiście są to retro jedynki w kolorystyce Neutral Grey. Standardowo, jeśli Wam się spodoba ten film, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Butki przychodzą nam w standardowym pudełku Nike, więc nie będziemy się tutaj zbytnio rozwodzić. Nie ma w nim nic szczególnego. Otwórzmy je może, no i ukazują nam się w końcu nasze buty. Buty prezentują się w ten sposób. Chyba najbardziej charakterystycznym elementem jest tutaj ten napis SP19, który oznacza Special Project 19. Jak sami pewnie wiecie, w 2019 roku już wyszło naprawdę dużo tych kolorystyk Jordanów jedynek. No i co? Co mogę tutaj powiedzieć? No ten szary materiał to zamk wraz z tym takim łososiowym na tyle zapiętka oraz w środku jest taki pomarańczowo-łososiowy kolor. Mamy tutaj skórę syntetyczną na toe boxie oraz na bardziej środkowych częściach zewnętrznej cholewki. Logo Air Jordana standardowo wytapiane w cholewce. Ono jest całkiem dobrej jakości, muszę przyznać. Na języku mamy logo Nike Air, które myślę, że w miarę pasuje, chociaż ten żółty, nie wiem, mogliby tutaj na przykład biały albo chociażby ten szary. Buty przychodzą do nas z łososiowymi sznurówkami. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć na kamerze teraz. Początkowo w butach dostajemy czarne sznurówki, więc wydaje mi się, że te buty będą dużo lepiej wyglądać z tymi czarnymi, chociaż widziałem, że niektórzy noszą je z tymi łososiowymi, ale to oczywiście tylko kwestia gustu. Mi szczerze powiedziawszy, te buty się aż tak bardzo nie podobają. Uważam, że jest dużo więcej fajnych kolorystyk Jordanów jedynek. Te mają to do siebie, że wyglądają na takie trochę podniszczone. Na pewno jest to bardziej wersja kolorystyczna na właśnie wiosnę albo jesień, zimę, taką polską zimę bez śniegu. Co do noszenia, no to wydaje mi się, że tylko czarne spodnie będą dobrze z tym wyglądały, z innymi kolorami, no musielibyście trochę poeksperymentować, ale nie wiem szczerze mówiąc, jak to wyjdzie. On-fitu niestety Wam nie pokażę, ponieważ to nie jest mój rozmiar, ja te butki kupiłem tylko na sprzedaż, dlatego niestety nie jestem Wam w stanie tego teraz pokazać. Ewentualnie wkleję jakieś zdjęcie, mam nadzieję, że mi nie wywalą za to filmu. No i co, dajcie znać, co o nich myślicie, czy nosilibyście je, czy wydalibyście prawie 900, żeby mieć te buty. I napiszcie w ogóle w komentarzach, czy chcecie tego typu odcinki, czy chcecie tego typu unboxingi, bo szczerze mówiąc teraz będzie wychodziło dużo ciekawych par, no i ja mogę Wam je pokazywać, oczywiście w ramach możliwości. Wiem, że za niedługo mają pojawić się retro dwunastki w kolorystyce chińskiego nowego roku, więc jeśli uda mi się je dorwać, to też chciałbym zrobić z tego dla Was film. Standardowo, jeśli spodoba Wam się ten film, to nie zapomnijcie zostawić łapki, subskrypcji pod tym filmem i pokazać tego kanału swoim znajomym, a może im się tutaj coś spodoba, a może zostaną na dłużej. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, do następnego i siema!